patrzcie, w telewizji mówią, że gospodarka narodowa upadnie, bo uczelnie produkują masowo marketingowców, kulturoznawców i psychologów, zamiast inżynierów i techników. To jaką ty telewizję oglądasz? A co to ma? Wiesiek, słyszysz, co mówię? Wiesiek! Co? Pstro! Muzyka ci za głośno gra? Nie, matmę robię. No to rób, bo tu właśnie mówią, że jak nie zostaniesz inżynierem, to przyczynisz się do klęski gospodarki narodowej. No co ty, tato? Ja inżynierem? W życiu. Już ta matma tutaj mnie dobija. Siedzę, poprawiam te błędy, operatory jakieś, ciągi, skale, współrzędne. No, bez matmy to ani rusz na inżyniera. To kim ty właściwie chcesz zostać? Filozofem. Wyjaśnię zagadkę bytu. Niechże sobie tę filozofię zobaczy. Ale jak? Antek? Cześć, tu Tereska. A, dziękuję, wszystko okej. A u ciebie? No, fajnie. Wiesz, mam sprawę. Wpuścisz mi syna na jakiś wykład z filozofii? Nie, jakiś taki bazowy. No, okej. Dobra, dam mu znać. Dzięki. Na razie. Który to Antek? Wróbel. Wpuści Wieśka. Niech Wiesiek zobaczy. Wiesiek? Wiesiek! Wróć no tu na chwilę. Słucham, tato. Wiesiu! A, no to słucham, mamo. Mam dla ciebie mały prezent. Konsolę? Mały, mówię. Słuchaj, jak ty chcesz odkryć tajemnicę bytu, to idź jutro na wykład na filozofię. Wujek Antek cię wpuści. Serio? A szkoła? Jutro czwartek. Masz do szkoły na 11:40. Zdążysz. Pan doktor lekko dziś zachorował, ale żeby nie tracić państwa czasu, poprowadzi wykład przez internet przy pomocy MapTipe. Zdanie jest podstawową jednostką opisującą wszelkie prawidłowości matematyczne. Dlatego poznanie zasad kierujących budową zdań jest niezbędne dla zrozumienia matematyki. Zdania możemy podzielić na pojedyncze i złożone. Zdania pojedyncze. Już opad szczyny, a pan doktor dopiero się rozkręca. Ale to miała być filozofia. Jest. To logika. Bez logiki nie da się filozofować. A czemu ta sprzątaczka słucha wykładu? Ty się jej przypadkiem o to nie pytaj, kolego. No i co tak stoisz? Zrobiłaś to celowo? Ten wykład? No nie, wykład zrobił Antek. Właśnie, wykład. No i jak było? Troszkę mnie podłamało. Idę to przemyśleć. Aż tak? No nie wiem, czyś ty to dobrze wymyśliła. Wiecie, ja i tak pójdę na tę filozofię. Tak myślę. Ale rozważę jeszcze inne opcje. Bo tak naprawdę chodziło wam o to, żebym poznał różne opcje, prawda?